Witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy dzisiaj firmoweczki w bluzach. Ja też. Sachu też. Talerzujemy. Ze względu, że widzicie jaka pogoda. Co się tu dzieje. Zobaczcie, po jęczmieniu talerzujemy. Ściernie. Zobaczcie jak mokro. Mamy dzisiaj piątek. 28 lipiec. 28 lipiec. I pada od poniedziałku, o tak naprawdę wieczora. Wieczorem kościliśmy ostatni pole, jak widzieliśmy w poprzednim odcinku. To żeśmy zjechali przez deszcz i do tej pory padało tak naprawdę. Wczoraj było trochę pogody i tyle. No, zobaczcie jak pięknie robi. Stawiliśmy talerzóweczkę i pięknie rwie. Wymieszane bajecznie jest. Stachał czwartym biegiem, da podaje. Jeszcze siątka czuje, że żyje. Teraz. Ściernia jest fajnie nisko ścięta. Zobaczcie, nawet po kostkę jest zrobiona, a tu dziki były. Pole po jęczmieniu. Nagramy, mówię wam, odcinek, Tachu talerzuje, potem jedziemy wiatkę będziemy dalej stawiać. Mamy jutro sobotę, jesteśmy gadani z brygadą, że będziemy robić wiatę, także będziemy działali ostro. No ale pierwszy tu mówię, talerzujemy, nagramy odcinek, pokażę wam jak się robi. Wszystko jest wymieszane ładnie. Zobaczcie, widzicie? Wszystko jest ładnie wymieszane, zerwane. Jest bajecznie. Idę wam pokazać, co się stało w pszenicy u Stacha, jak dziki poszabrowały. Jak poszabrowały dziki pszenicę i zwierzynę ogólnie, bo tu sarny skakają. Stachu ma bardzo ładną tu pszeniczkę. I niestety, no widzicie, wszystko stoi. Koszone może u nas 2 hektary w sumie. Z razem z tego, co jest z jęczmieniem. Zostało jeszcze 16 hektarów. No i tak to wygląda, nie? Ogólnie. Pszenica to jest bardzo ładna. Idę tam niżej, wam pokażę, jak to wygląda. Idę tam. O, idziemy, pokażę wam łan, jak się tu zaczyna. Już czarnieje. Ale zobaczcie, jaki piękny łan pszenicy. Piękne kłosia, duże. Ale zobaczcie, jak napęczniały wodą. Zaraz wam przemielę. Jakie są ziarna duże. Potężne, grube fes. Tyle, że są napęczniały wodą. Myślę, że teraz jakby zrobił próbę kręconą, to z 25% pokazało. Jak? Z 25% pokazała ta pszenica. O, nagram wam Stachowy przejazd. Tam jest też pszeniczka z billboardem. Tu i na dużym polu 5 hektarów pszenicy. W sumie u nas 6,3 hektara dokładnie pszenicy. W sumie, sumując, pszenżyta mamy 7 hektarów albo 8 nawet, razem z tym co mamy u mnie. Pszenicy jest 6,5. O, zobaczcie jak siódka czuje, że żyje. Stachu podaje dobrze. O, pyk, idzie jak zły. Ale poszedł. Ale poszedł. Pięknie rwie. Się ptaki zlatują. Ale kopci. Czuję, że żyje ta siódka. Na czwartym biegu Stachu podaje. Bardzo ładnie. Idziemy wam. Pokażę tę pszenicę, jak jest wybuchtowana. Zobaczcie. Mówię, takiej pszenicy jak w tym roku to jeszcze nie mieliśmy. Nastawiamy się na fajny plon. Mamy nadzieję, że chociaż te 6 ton wyda ta pszenica. A ja wam tu pokażę, co dziki tu porobiły. Zobaczcie. Zobaczcie, ile jest wyjebane pszenicy, za przeproszeniem. Ta wszystka pszenica na ziemi. Zobaczcie, jaki to jest gnój. Kurwa, masakra. Ta pszenica nie jest zjedzona, ale ona jest po prostu gnój. Jebane dziki. Masakra. I zobaczcie, co tu się dzieje. To jest z 10-15 arów tak wybuchtowane, a całe pole to ma 1,30 hektara. To jest ponad 10% pola. Wyjebane w nic. Nie da się inaczej tego powiedzieć. Na pszenica leży. Nie wiem, jak to zbierzemy. Nie wiem, pojęcia już. No nie wiem, naprawdę. Poza tym, kiedy to wyschnie, to jest pytanie drugie. Jest wyjebana w chuj. Masakra. O, Stachu znowu leci. O, dał mu tutaj.
ale idzie. Poszedł, szybcy i wściekli. Stachu już 60 teraz. Patrz za kumaty. No i tak. Tak to tu wygląda, no. Pogoda no, nie dopisuje, spadło chyba za 40 litrów w tym tygodniu. Pogoda na przyszły tydzień też jest taka se. Po 20 parę stopni, tylko mówię 22-23, nie wiem kiedy to obecnie. Zboża szarniały już niemiłosiernie. Tamta pszenica za billboardem już w ogóle strasznie szarniała. No i co? No i czekamy, no. Czekamy na żniwa dalsze. Co prawda plany były inne. Miało być wszystko ładnie, pięknie. Przygotowani, no, no niestety. Na razie jest niekolorowo. No nic, dam kamerkę Stachowi. Nagrałem z kabinki. Żeby nie pierdolnęła, nie. Nie trzymam się jej tu, tylko odchylam ją do tyłu. No i tak, widzowie, zostawcie łapkę i suba, jak się odcinek podoba. Mam nadzieję, że nasze odcinki ostatnio się podobają. Ja dużo nie mówiłem, bo musisz kupić po prostu tą opaskę, bo po prostu żeś popsuł i... Tak, ja popsuł. Tak, czwóra i gazło.
Pionek osypany. Kurde. No i wszystko. Wyrównane. Tak jak fabryka chciała. No i co? My wracamy i jedziemy. Będziemy działać przy wiacie. To co? Łapka w górę i do następnego. Neura. Neura.